Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przerwy na kawę. Dzisiaj moim gościem Ewa Grzelakowska Kostoglu, tak, znana jako Red Lipstick Monster. To ja. Tak. Dzień dobry, cześć wszystkim. Do Twojej kolekcji okładek dołączyła kolejna. Tak. Okładka Glamour. Cudowna, tak. Jest tak. Piękna. Jedno z moich marzeń, nie ukrywam. Pamiętam, jak ten magazyn kupowałam, kiedy byłam nastolatką i wychodziły jego pierwsze numery w Polsce. I no, niesamowity sentyment i ogromna radość. Ale no właśnie, mówisz, że Glamour było Twoim marzeniem, ale jestem ciekawa, jak zareagowałaś na to kilka lat temu, kiedy po raz pierwszy zadzwonili do Ciebie, że masz mieć okładkę Joya. To chyba była pierwsza. Tak, myślałam, że to jest, że ktoś mnie wkręca. Naprawdę? Naprawdę myślałam, że ktoś mnie wkręca, że to się nie dzieje. Ale tak się wydarzyło. To się wydarzyło i to jeszcze dwa razy. I to jeszcze dwa razy dokładnie. Tak. Twoja praca, pracujesz w internecie, opiera się na Twoim wyglądzie, na Twojej twarzy. Ale zanim przejdziemy sobie do tych makijaży, jestem ciekawa, czy Ty masz jakieś kompleksy? Każdy ma, to jest kompletnie naturalne. Czy masz? No jasne. Wydaje mi się to całkiem zdrowe. Czyli w porządku. Wiesz, jeśli one nie hamują przed życiem, życia, to wydaje mi się to kompletnie normalne i zdrowe. A skąd pomysł w ogóle na to, żeby zająć się makijażami? Bo to ty zaczęłaś już, ty wiesz... Późno się, zaczęłam, tak. No tak. Późno? Tak. Późno zaczęłam, bo zaczęłam dopiero tak naprawdę poważnie na studiach. Miałam trądzik różowaty, bardzo mocny, więc miałam bardzo takie czerwone tutaj plamy na twarzy. I poprosiłam koleżanki, żeby poleciły mi coś takiego, gdzie od razu mogłabym zniwelować świecenie swojej skóry, bo zawsze się bardzo mocno świeciłam, mam mieszaną cerę, ale też od razu delikatnie to przykryć i może coś poeksperymentować, coś tam zobaczyć, jak to w ogóle działa i tak dalej. No i wkręciłam się w to maksymalnie i od razu w tą niecodzienną formę makijażu, tylko tą artystyczną. Zaczęłam po prostu tworzyć jakieś takie fajne, kolorowe, artystyczne, czasami charakteryzacyjne, krwiste sprawy do sesji zdjęciowych i dopiero potem przeszłam do tego takiego codziennego makijażu, takiego bardziej glam. A skąd pomysł w ogóle na to, żeby założyć YouTube'a? Bo jednak ty byłaś pierwszą youtuberką, taką beauty youtuberką, którą ja osobiście znam. I wydaje mi się, że w tym okresie, kiedy ty zaczynałaś, to byłaś taką przodowniczką w tym, tak? Było już trochę kanałów, ale nie było żadnego takiego, który tłumaczył... tłumaczył jasno dane konkretne zagadnienia. Coś, czego ja szukałam. Ja stwierdziłam, że ja chcę założyć kanał z filmami, które sama kiedyś marzyłam, żeby oglądać, ale po polsku ich nie znalazłam. Oglądałam głównie anglojęzycznego YouTube'a, ale też polskie dziewczyny i zlepiałam te wszystkie informacje. Po prostu trenowałam te rzeczy, sprawdzałam na sobie, na koleżankach, na każdym i patrzyłam, co działa i potem znajdowałam zależności, które okazywały się bardzo łatwe. Więc stwierdziłam, że przekażę te konkretne... tą konkretną wiedzę, jak wykorzystywać dane techniki, dane kolory, żeby po prostu wyglądać tak, jak się chce. Miałaś takie przeczucie na początku, że to się tak uda, że to się tak rozkręci, że no to będą miliony? Nie było czegoś takiego. Nie było czegoś takiego. Nie było w ogóle fejmu, nie było zarabiania, nie było żadnych takich rzeczy, kiedy zaczynałam. W ogóle to nie było w żadnej sferze możliwości. Nikt czegoś takiego nie to miał. Prawda. To w ogóle to jest szaleństwo, co się stało. Stało się szaleństwo. Wydałaś 3 książki. Tak. Nie oszukuję, tak. 3 książki. Twój kanał ma ponad 1 400 000 subskrypcji. Instagram to też są w ogóle jakieś kosmiczne liczby. Pod zdjęciami masz setki tysięcy polubień. Czy ty czujesz się teraz gwiazdą? Nie, nigdy nie czułam się gwiazdą. Nie? Nie, nie. Czyli nadal jesteś po prostu Ewą? Tak. Zwykłą Ewą? Tak. Ewą, która odpisuje na komentarze, Ewą, która jakby jak widzi fanki, to... Znaczy jak fanki widzą ciebie i chcą sobie zrobić zdjęcie, to zawsze? Tak, robię tak, chodź. Tak robię, no. Czyli jesteś po prostu dziewczyną sąsiedztwa, można powiedzieć. Nic się nie zmieniło. No. Poza tym, że jednak jesteś rozpoznawalna. No nie da się ukryć. Czujesz tą rozpoznawalność? No tak. Ale ona jest bardzo przyjemna, bo ja zawsze mówię, że mam najlepszych ludzi na świecie. Moi ludzie to najlepsi ludzie na świecie, bo są pełni radości, miłości w ogóle. Są mega twórczy, kreatywni. Po prostu uwielbiam swoich ludzi. Są najlepsi. A czy na przykład czujesz hejt u siebie, czy nie? Wiesz co? Tylko jeśli nic nie robisz, zamkniesz się w piwnicy, nie wyjdziesz na świat i nie włączysz internetu, to tylko wtedy cię nie spotka hejt. Zawsze, niezależnie co robisz i jak dobrze to robisz, zawsze komuś się to nie spodoba. To prawda. Zawsze. Zawsze. I jeśli ty robisz rzeczy zgodnie ze sobą, to po prostu to rób i nie warto po prostu się sugerować takimi rzeczami, bo to może zastopować osoby,
które robią naprawdę dobre rzeczy. A większość ludzi robi dobre rzeczy. No. Ale masz tak, że usuwasz komentarze, czy nie? Wiesz co, takie, które są bardzo wulgarne? Mhm. Tak, bardzo wulgarne, tak. Ale jeśli są krytyczne? Nie, jak najbardziej niech zostają, oczywiście. Ale jesteś przeciwna hejtowi. Tak, gdziekolwiek, jakkolwiek. No bo to jest złe, wiesz, podłoże hejtu jest złe, bo ono jest zakorzenione w tej osobie, która takie hejterskie komentarze z siebie wyrzuca. To są ludzie, którym trzeba na pewno bardzo mocno współczuć, bo jak można tracić swoją energię na to, żeby umniejszać innym? Prawda. Trzeba być naprawdę no, bardzo małym, wiesz, w swojej głowie, no tak. Więc bardzo mi zawsze przykro. Współczuję takim ludziom. Powiedz mi, czy są jakieś minusy pracy w internecie? To, że to jest praca non-stop. I naprawdę nie da się od tego odłączyć. Jak odłączysz telefon, to nie odłączysz się w głowie czasami. Więc myślę, że to jest taki główny minus, że możesz to robić non-stop. Czy tego chcesz, czy nie czasami. To jakie są plusy takie największe? Plusy? Wolność. Dla mnie to jest plus numer jeden, totalnie. Bo ja jestem swoim własnym szefem, mogę robić co chcę, kiedy chcę i jak chcę. To jest cudowne. Ja nie mam też problemu z tą odpowiedzialnością, która się z tym wiąże. To jest dla mnie super. A nie masz czasami tak, że po prostu myślisz sobie, Boże, mogłam iść do korpo, mogłam pracować 8 godzin dziennie, wychodzić. Nie, wiesz, bo już próbowałam wielu prac, które są bardziej tradycyjne. I zawsze coś mi bardzo mocno uwierało. Zawsze mi coś bardzo mocno uwierało i zawsze chciałam sama o sobie stanowić, wiesz, w pracy. A jak zareagowali twoi najbliżsi na to, że jednak nie idziesz do tradycyjnej pracy, tylko jednak, no, internet? Część z mojej rodziny w ogóle nadal nie rozumie, jak to wszystko się dzieje, ale nie szkodzi, wiedzą, że jest wszystko dobrze, stabilnie i jest w porządku, wiedzą, że jestem szczęśliwa i to się dla nich liczy. Myślę, że to jest super. Czy na YouTubie można się dorobić milionów? Czy rzeczywiście można z tego wyżyć i można mieć, traktować to jako taką zwykłą, stabilną pracę? Można, ale powiem ci szczerze jedną bardzo ważną rzecz. Są twórcy, którzy mają mega pokaźne zasięgi, milionowe i zarabiają bardzo mało. I odwrotnie, tacy, których zasięgi są, patrząc na cały nasz rynek influencerów, niewielkie, ale zarabiają bardzo dobrze, bo to zależy od ich podejścia biznesowego i od ludzi, którzy spotkali na swojej drodze. Tacy, którzy im pomogli albo zaszkodzili managementowo. A powiedz mi, kto w takim razie w polskim YouTubie ma dobre zasięgi, w sensie duże zasięgi, a jednak nie zarabia tak dużo. A to nie mogę tego powiedzieć. Ale wiesz, to nie mów nazwami, ale no jak, nie mogę jaka tak, to jest, nie mogę tak, jaka nie mogę to jest tak, branża? Jaka to jest branża? To może być każda branża. To może być każda branża, to tak? To są po prostu konkretne dane osoby. Konkretne dane myślałam, osoby. Że mówisz na przykład to, nie, to nie jest tak, że typu, nie wiem, gamerzy tak mają, czy coś takiego, czy od beauty tak mają. Nie ma tak, konkretne nie osoby. Ma takiego podziału. To są po prostu konkretne osoby, konkretne podejścia, po prostu danych osób. Ty? Można nie chcieć też. Pamiętaj, że można nie chcieć. Są tacy twórcy, pojedyncze osoby, ale są, naprawdę? Że nie chcą zarabiać. To, mimo, żeby mogli. To jest dziwne w takim razie. Ale no okej, no każdy ma swoje. Tak, oczywiście. No. Są też patoinfluencerzy. Niestety. Czy można tych patoinfluencerów jakoś wyrzucić z naszego internetu, czy w ogóle nie ma na to narzędzi? Jest już lepiej, bo YouTube sobie jako serwis dużo lepiej z tym radzi. Wprowadza i udoskonala swoją politykę tak, żeby te treści mogły jak najszybciej być blokowane, a te osoby nie mogły ponownie tworzyć i zamieszczać filmów tego typu. Bo była taka... Sama platforma coraz lepiej sobie z tym radzi. Bo jest lepiej, zauważ, teraz jest lepiej niż rok temu na przykład, bo kiedy był ten wysyp straszny. No. O tym chciałam powiedzieć. Teraz w ogóle jakby nie słychać, że coś się takiego dzieje w internecie, a jak słychać, to są pojedyncze przypadki. A w zeszłym roku to po prostu był przypadek za przypadkiem. Strasznie, no. Gdzie no rzeczywiście nie jest to chyba fajne. To jest chyba ta ciemna strona internetu. Nikt tego nie chce. Ale jednak jest taki diabełek z tyłu wielu ludzi, że to jest straszne, ale ja chcę zobaczyć, co tam się dzieje. Ile zapłaciłeś najwięcej za kosmetyki? Za jeden? Może być za jeden. Boję się tej odpowiedzi, ale dawaj. Ja od jakiegoś czasu przez Paulinę Lis jestem maniaczką perfum i takich niszowych perfum i perfumy były na pewno najdroższą rzeczą. Jakieś 1500. No, mam jedne takie. 1500 to już jest rzeczywiście. I nadal je uwielbiam. To jest najważniejsze moim zdaniem, bo chyba najgorsze jest to kupić sobie coś drugiego i potem po jakimś czasie... Nie, nadal uwielbiam. Czyli to były dobrze zainwestowane pieniądze. Tak.
No, to teraz w drugą stronę. Drugą stronę. Najtańszy kosmetyk, który jest twoim faworytem, kochasz go, uwielbiasz. Mam takich mnóstwo. Naprawdę? Mnóstwo takich, które kosztują około 10 zł, oczywiście. Czyli to nie jest tak, że kupujesz po prostu, idziesz do jakiegoś jakiejś drogerii i wydajesz Marka tysiące. Golden Rose ma tak tanie produkty, a tak dobre. To jest maksymalne przełożenie jakości do ceny, po prostu super. Część ich produktów jest za kilkanaście złotych. Czyli tak naprawdę u ciebie znajdziemy i drogie, i tanie, i wszystko. Ile najdłużej zajęło ci robienie takiego arcydzieła na twarzy, bo ja nie mogę tego inaczej nazwać chyba. Powiem ci, że cały dzień. Naprawdę? Tak, tak. Dzień? Że cały dzień, dzień. Ale cały dzień dlatego, że się wcześniej przygotowywałam i na przykład robiłam próby. Więc szłam i już robiłam dokładnie to, co wiem, wiedziałam, jakie kroki kolejne będą. Nie było tam zmazywania, tylko już robienie. I tak, to były cały takie niektóre halloweenowe. Mhm. A potem nie masz tak, że jest ci żal to zmyć? Nie, potem już po prostu tak już nie chcesz tego mieć na twarzy, że to zmywasz z radością. Bo już siedziałaś z tym cały dzień, już tu masz, wiesz, obiad, śniadanie, kolacja leży wokół ciebie, mnóstwo w ogóle wacików, chusteczek, wszystkiego, jesteś taka obłożona tutaj i już po prostu cieszysz się, że jest koniec. Że już jest koniec. Tylko łzy radości potem. Kto jest twoją największą inspiracją? Ludzie wszyscy, jakby po prostu cały świat zewnętrzny. Mhm. Czyli nie masz jednej konkretnej Nie mam jednej osoby. Po prostu wszystko, co jest tworzone na świecie. Inspiruje cię. Tak, na maksa. Wszystko. Wiesz, i to ludzie, którzy robią makijaż, to jest oczywiste. Ale też wiesz, ja kocham architekturę, sztukę. Po prostu kocham słuchać ludzi i ich potrzeby. To jest dla mnie mega inspirujące. Po prostu wszystko. Wszystko. No dobrze. No, chłonę wszystko, co się da. Jesteś jak gąbka, można powiedzieć. Tak. Chłoniesz informacje. Tym gąbusią. Jesteś gąbusią. Czego mogę ci was życzyć? Mi? No? Nie, mi nic nie trzeba, ja jestem git. Ty jesteś... Co ja mogę tobie życzyć? Super gości tutaj super ci życzę. Super gości, tak. Ale wiesz, ja muszę ci czegoś życzyć, zdrowia. O, tak. Ja tak. Zawsze o, życzę... tak, to prawda. Tak, to, zawsze to się życzę... zawsze i każdemu przyda. Tak, bo jednak tak. Jak mamy zdrowie, to mamy wszystko. To mamy wszystko, to możemy wszystko. To możemy wszystko. Możemy wszystko wtedy, tak, dokładnie. To prawda. Ewa, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. To była przemiła rozmowa. To była Red Lipstick Monster, to była przerwa na kawę i widzimy się w kolejnym odcinku.